Jedyna osoba. Aha. Eli. Chodź tu. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz, co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Powiedz mi. Joel. Ja mam ciary, słuchajcie. Stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Więc ich powstrzymałem. O mój Boże! Nie masz się mnie dotykać! Wrócę. Ale z nami koniec. No wiecie, tutaj w sumie to odpowiada na te pytania, które cały czas mnie dręczyły troszeczkę, bo się zastanawiałem, co się z nią stało, nie? Że w sumie z takiej radosnej nastolatki się zamieniła w taką, kurczę, strasznie zduszoną, zniszczoną osobę, nie? Smutną. No. I dlaczego właśnie nabrała takiego dystansu do Joela dużego, nie? Ktoś nawet pamiętał, że napisał komentarz, że po prostu dojrzewanie, że już taki trudny wiek, a tu się okazuje, że widzicie, że ona się dowiedziała tego, co się stało tak naprawdę. Ja nie wiedziałem o tym, że ona wie przez cały czas. Może się było gdzieś tam domyśleć ewentualnie, ale to nie było w żaden sposób jasno wytłumaczone. I teraz jest wszystko jasne. Kurde, może sobie dałem jakąś umiejętność na poprawę humoru. Chociaż tyle, nie? Będę mógł sobie robić więcej strzał. Będę mógł robić sobie trzy. Joel. Eli. Chodź tu. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz, co tu się stało?
jeśli znowu mnie okłamiesz. Odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Powiedz mi, Joel. Stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Więc ich powstrzymałem. O mój Boże! Nie proszę mnie dotykać! Ja... Wrócę. Ale z nami koniec. Kurde. Takie coś tu się stało. No ale dobrze, że powiedział. Seattle, dzień trzeci. Kurde. A czekaliśmy, żeby powiedział, ale kurde. Teraz Ellie musi z tym żyć, że nie układało im się pewnie. Pewnie by chciała, żeby było dobrze. Ja cię kręcę. Ależ to była mocna scena. To była scena również z trailera, nie? No cóż, ale stało się. Dobrze w sumie, że to jakoś zostało powiedziane już, Joel nie owijał w bawełnę, nie kłamał, no ale... Kurde. Dina? No cóż. Jessie? Bardzo mocne, bardzo mocne. Mówiłem na początku, że będzie niedosyt, jeśli, nie wiem, nie zobaczymy tego, nie dowiemy się o tym. No, widać pierwsza rzecz. W kupie wojna. Zobacz, Joel. Ucieszymy się. Już za nami. Drugą jest, dlaczego Abby zabiła Joela. Ellie. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz. Co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz,
odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Mhm, tutaj się dowie w takim razie. Zniosę wszystko. Powiedz mi. Come on. Joel. Stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Więc ich powstrzymałem. I tyle? Nie ma nic więcej do powiedzenia? O nie, piersi. All right. All right. Pewnie teraz jakaś konfrontacja. Z Diną? Kupię wojnę. Jedyna osoba... Joel. No to będzie kurwa fight teraz. Chodź tu. Nie dotykaj mnie, Joel. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz. No tak, tak. Co tu się stało? Przecież wiesz, co się stało. Jeśli znowu mnie okłamiesz... Odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. No mów, Joel. Powiedz mi. Joel.
stworzenie szczepionki. Było możliwe. By cię zabiło. Więc ich powstrzymałem. To jest dokładnie tak jak w Life is Strange. Przekładasz życie jednostki nad życie wielu ludzi. Jestem w stanie to zrozumieć. Tak jak Tommy zresztą. Nie możecie mnie dotykać! Wrócę. Ale z nami koniec. Taka wdzięczność cię czeka, taka kurwa. Seattle, dzień trzeci. Jezu, jak mi coś swędzi w nodze. Pod ortezą. Ach, jeszcze gluta. O nie, o! Eli! A będzie mocna scena. Czyli zginął tam jakiś lekarz, który był, nie wiem, wirusologiem, kimkolwiek. I tylko on był w stanie znaleźć szczepionkę. Chodź tu. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz, co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Koniec podobny. Ale jeśli Eli. Powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Powiedz mi, Joel. Stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Więc ich powstrzymałem. O mój Boże! Nie możecie mnie dotykać! Wrócę. Ale z nami koniec. A
O, niestety. Można było wyczuć z całej sytuacji od samego początku, że w którymś momencie Eli się dowiedziała i dlatego jest pomiędzy nimi tak, jak jest. Mimo iż tam mówiła, że ma z nim obejrzeć jakiś film i tak dalej, to na pewno kosa między nimi była po prostu trochę trudna do zwalczenia. Kosa, Jezus Maria, jakieś takie osiedlowe słowo mi do głowy wpadło, wiecie o co chodzi. Aż ta Eli jest straszliwie poturbowana. No to co, zaczynamy dzień trzeci. Ledwo dwa dni tej wyprawy minęły, plus dwa tygodnie w podróży. A my już jesteśmy, mam wrażenie, na skraju wytrzymałości. Jessie? Czyli dowód na to, że Joel kłamał. Eli! Bo mówił, że osób z odpornością jest więcej. Ale jazda. Chodź tu. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz. Co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. O kurde, powie jej. Powiedz mi. Joel. Stworzenie szczepionki. By cię zabił. Więc ich powstrzymałem. O mój Boże! Nie proszę mnie dotykać! Wrócę. Ale z nami koniec. To się nazywa mocarne zakończenie rozdziału. Powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Nie sądziłem, że Eli dowiedziała się jednak prawdy od Joela. Byłem pewien, że ona się dowie od kogoś postronnego. Dotychczasowe sceny jakby nam nawet nie dawały wskazówki, że Eli, już teraz jako 19-latka, mogła wiedzieć, co się w szpitalu wydarzyło. No bo jakby nie patrzeć, nie rozmawiała z nikim na ten temat, a tu nagle, kończąc kolejny rozdział fabularny, dowiadujemy się, że Eli udała się do szpitala. Znalazła to nagranie, które już ostatecznie potwierdziło, że Joel zdecydowanie coś kręcił, mówiąc, że przedstawiciele świetlików zrezygnowali ze szczepionki, bo nic tak naprawdę się nie udało zrobić, bo takich ludzi odpornych jest więcej.
a na tym nagraniu wyraźnie słychać, że nie mogli znaleźć nikogo więcej, że to byłby cud, gdyby się udało znaleźć kogoś oprócz Eli. No i to skłoniło od razu do zadania tego konkretnego pytania, a Joel już właściwie nie miał wyjścia, musiał powiedzieć prawdę. Dajcie znać, co... Niczego to nie zmieni. Jedyna osoba... Wyczuwam sesję Q&A. Chodź tu. Co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz, co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Powiedz mi. Joel. Stworzenie szczepionki. By cię zabiło. No tak, to wiemy. Znaczy my jako gracze i Joel. Ona chyba nie. Więc ich powstrzymałem. Ale i tak poszło info, że niewiele mogłoby to dać. No to jest klasyka, że szuka się, powiedzmy, grupy odpornościowej i na jej podstawie robi się szczepionkę. Z genów i tak dalej. W wielu filmach było. Albo pacjent zero, nie? Nie możecie mnie dotykać! Powiedziałem prawdę. To znaczy John. Wrócę. Ale z nami koniec. Ale... uratował ci kobiet. Seattle, dzień trzeci. Moi drodzy, serdeczna tarcza